Jesteś ze mną? Obecny. Dawno ci nie było, cieszę się, że jesteś. 5 lat. 5 lat. Bo jak się czyta z tobą wywiady, materiały o tobie, to mam takie wrażenie, że ty jesteś, trochę gadaliśmy o tym z Kasią, ty jesteś takim eksplozją testosteronu, że ty lubisz facetów silnych, spoconych, niewygolonych. Jak facet sobie goli pachę, to dla ciebie jest gejem. Jak dwie pachy, to jest podwójnym gejem. Ja golę pachy. On lubi facetów? Ty golisz pachy? No powiedz, że golę pachy, no bo po prostu technologicznie. Dlatego tak się ubrał dzisiaj. No czujesz, żeby pokazać. Ty ogolił pachy i włożył t-shirt. Tak, no, ja nie. Ale poczekaj, a jak poczekaj, się ogolisz tutaj naokoło jądra, to jak chodzisz ograny? To wtedy gryzie. To wtedy gryzie. Ty tę tendencję jakby tą zwyżkową masz też. Chciałem ci powiedzieć, czy ty nie masz takiego bardzo stereotypowego podejścia do facetów? Że sam jesteś trochę dziwny, jesteś trochę patolem i oczekujesz, że świat będzie patolem. A po czym to wnioskujesz, oprócz wywiadów? Po wywiadach? No widzisz, papier cierpliwy jest. Czy to nie jest prawda? Wiesz, jakby ci to powiedzieć, paleta barw u mężczyzny nie jest jednoznaczna, związana tylko i wyłącznie z postrzeganiem go. Sposób ruchu, ruszania się, sposób, wiesz, jakby... No, to, że mamy testosteron, no to niestety, no, jemy tą wołowinę albo jej nie jemy, tylko jest... To jest związane z pierwiastkiem męskim. Teraz moment. Nie wchodźmy w to, bo to jest bezdenne. Tak. Ale wracając na przykład do tego, co tam jest underdog, to ja sobie zobaczyłem to, żeby nie, że wiedzieć, o czym mówić. Nie jestem fanem, nie jestem członkiem fan klubu Ery Glubos, tylko wolę zobaczyć, bo wiem, że to się zmienia. To jest kapsuła czasu, tak? I tą kapsułę czasu mamy tam dużo. Przeszliśmy dużo. Na które pytanie teraz odpowiadam? Pierwsze. Skup się. Że skup wizerunek. Się. Skup się, Kuba. Wizerunek nie szata czyni człowieka, tak? Najprościej w świecie. To, że wizerunek, że ja mam taką twarz. Ja już ci to udowodniłem, jakbyś oglądał filmy jeszcze, nie tylko czytał. Ja, czytanie jest cudowne. Ale ja byś znam... widział, że ta paleta jest różnorodna. To są tylko takie, wiesz, tak cię postrzegają, bo dosyć aktywnie czy intensywnie coś robisz. Ktoś zrozumiał, co to było w ogóle? Dobrze, cofam.